Witamy wszystkich serdecznie. Welcome everybody. Mamy dzisiaj wielką przyjemność. Today we have a great pleasure. Być na Starówce w Warszawie. To be here with you. I mówić wszystkim dookoła. And tell everybody around here. Jakich wielkich rzeczy dokonał w naszym życiu Jezus. What great things Jesus did in our lives. Nazywamy się Kościół Mocy. Our name is Church of Power. Jesteśmy ludźmi, którzy osobiście poznali Boga. We are people that personally met Christ. Nie jesteśmy religijni. We are not religious at all. I nie mamy nic wspólnego z żadną religią w tym kraju. And we do not have anything in common with any kind of religion in this country. W naszych szeregach znajdują się tylko tacy ludzie. Like among us, we only have people, którzy osobiście spotkali się z Jezusem. That really, truly, personally met Jesus. Którzy doświadczyli Jego obecności. People that experienced His presence. Nie tylko o Nim usłyszeli. Not only heard about Him. Ale spotkali się z Nim. But they met Him. W dzisiejszych czasach. In those times right now. Taka informacja. This kind of information. Że można spotkać Boga. That you can meet God. Mieści się w science fiction. It's like science fiction for people. Ale to nie jest żadne science fiction. But this ain't no science fiction, guys. To jest realna prawda. It's real truth. Słowo Boże mówi. Bible says. Że każdy człowiek. That each man. Który uwierzy w sercu swoim. Who believes in his heart. Że Chrystus wstał z martwych. That Jesus was resurrected. I wyzna swoimi ustami. And every man that confesses says. Że Jezus jest Panem. Says with his mouth that Jesus is Lord. Będzie zbawiony. Will be saved. Nie przez żadne zasady religijne. Not through religious rules. Ale przez osobiste spotkanie z Bogiem. But through personal meeting with God. Każdy człowiek each man może dzisiaj uwierzyć can believe today w to, co my uwierzyliśmy. And what we believed in. Jeżeli tylko chcesz only if you want zostać z nami i posłuchać. If you want to stay with us and listen to us. Ale również skorzystać z tego, co mamy do zaproponowania. And also use the opportunity of what we can offer you today. To nie odchodź stąd. Please don't leave then. Dziękujemy Tobie. Father, we thank you. Że jesteś z nami. That you are with us here. Ojcze, dziękujemy Tobie. Thank you, Father. Że wszyscy ci ludzie. That all of those people around. Którzy nas dzisiaj słyszą. That are listening to us today. Dostaną wielką moc. Will have great power. Ona wejdzie przez ich uszy. It will enter them through their ears. Ona przeniknie ich serca. It will pierce their hearts. I ona dokona zmian. And it will change them. Jak żadna inna moc. Like nothing else before. Ojcze, my wyszamy Ciebie. Father, we worship you. Nad tym miejscem. Over this place. Ogłaszamy Twoje panowanie, Jezus. Hallelujah.
Bóg. Uwielbiamy Ciebie, Jezu. Uwielbiamy.
uwielbiamy Ciebie. My ogłaszamy na tym miejscu Twoje rządy, Twoje panowanie, Twoje królestwo, Twoją moc, Twoją sprawiedliwość, Twoją wielkość. My ogłaszamy, że Bóg jest wciąż taki sam. On się nie zmienił. On dalej zbawia, On dalej uzdrawia, On dalej uwalnia, On dalej wskrzesza. Thank you.
i się z nimi zjednoczyć. Ale pierwsi ludzie zawierli. Zamiast posłuszeństwa Bożemu Słowu wybrali perfidię diabła i czar prys. Ludzkość pogrążyła się w ciemności i chaosie. Nie dlatego, że Bóg ich na to skazał, ale dlatego, że sami wybrali taki wymiar życia. Przestali odbierać Bożą miłość. Przestali Go chcieć. Odeszli od Niego. Ale On nie poprzestał na tym. On tak kochał swoje stworzenie, że postanowił dokonać największej akcji sabotażowej w historii wszechświata. Sam zszedł na ziemię jako człowiek 2000 lat temu. Pokazał, że można żyć według Bożych standardów, a potem umarł na krzyżu za grzech ludności. Na imię miał Jezus. Pochodził z Nazaretu i był ucieleśnionym, żywym Bogiem. Umarł za moje i twoje grzechy, a trzeciego dnia wstał z martwych w ciele. I w piekle nastąpiło totalne załamanie. Jeszcze żaden człowiek nie wstał z martwych w ciele. Zrobił to po raz pierwszy, wierząc Bogu Ojcu. Przez to otworzył Ci drogę. Drogę do zbawienia. Do wiecznego zbawienia. Nazywam się Artur Ceroński. I 20 lat temu osobiście poznałem Jezusa. Byłem zawodowym przestępcą. Handlowałem hurtowo narkotykami. Trzykrotnie na ulicach tego miasta umierałem od kokainy. Miałem dużo... Ale serce moje było pogrążone w chaosie. I 20 lat temu w więziennej celi uklękłem po raz pierwszy w swoim życiu na kolana i powiedziałem: Jezu, jeżeli Ty jesteś, to uratuj moje życie. I On mnie podniósł. On zmienił moje życie. Zmienił mnie z bandyty w kaznodzieje dobrej nadziei. To jest informacja dla Ciebie. Bo Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej nie ma ani jednego sprawiedliwego. Ale wystarczy prostym aktem wiary powiedzieć: Jezus, wierzę w to, co zrobiłeś dla mnie na krzyżu. Wierzę, że umarłeś za moje grzechy i wierzę, że wstałeś z martwych. Od dzisiejszego dnia rządź moim życiem. A wtedy nastąpi rewolucja. Święty Duch wejdzie w Ciebie i zmieni jednego człowieka. On Cię zmieni. Nie będziesz musiał przestrzegać przykazań. Nie będziesz musiał słuchać religijnych kacyków. Będziesz miał Ducha Świętego w Tobie. Potęż, której nikt nie będzie mógł sprostać. Jeszcze dziś przyjmij Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Zrób to prostym aktem wiary, siedząc na swoim łóżku wieczorem w pokoju. Zrób to! Nie zwlekaj, bo On tu wróci. I to wróci w wielkim stylu. Nie wróci już jako małe dziecko, ale wróci jako wojownik na czele tysięcy wojsk. I dobrze być po dobrej stronie. Dobrze być po stronie wygranych. Przyjmij Ewangelię. Wierz Ewangelii. Ojcze, dziękuję Ci za Twoje słowa. One docierają teraz do ludzi. One przenikają ludzkie serca. Każda demoniczna siła się wycofuje. Przez imię Jezus. Halleluja. Przyjmij Ciebie. Święty Duch, który zmieniasz ludzi, kiedy przyjmują Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Uwielbiamy Cię. Nadzieja chwały. Ty, który się zjednoczyłeś z nami. Jezus we mnie. Jezus we mnie. O, Jezus we mnie. Nadzieja chwały.
któż przeciwko mnie? Jezus we mnie! Jeśli Jezus będzie w tobie, któż będzie przeciwko tobie? Dzięki Twojej mocy możemy żyć Twoim życiem tutaj, teraz. Ta sama moc, która była w Tobie, przenika dzisiaj każdego z nas. Uwielbiam Cię za to. Jesteś godzien, by Cię czcić. O Jezus. Godzien, by Cię czcić, by chwalić Cię.
w Twoją śmierć za nasze grzechy, Jezus. Ufamy w Twoje zmartwychwstanie w ciele. Ufamy, że nasze grzechy zostały przebaczone. Ufamy, że to nie dzięki naszej sile i mocy staliśmy się obywatelami nieba, ale dzięki Twojej niezasłużonej przychylności dla nas. Jezus. 2000 lat temu w starożytnym Izraelu, w pewnej małej miejscowości, szedł skromny żydowski cieśla. Dla wielu był znany. Inni nie wiedzieli, kim jest. Poruszał się z miejsca na miejsce. Uczył o Bożych prawidłach, o Bożej miłości. Pokazywał, że religia jest wierzeniem. I kiedy tak szedł, zobaczył grupę ludzi, która stała w kolejce do małego źródełka, małego zbiornika wodnego. Według tradycji tych ludzi było tak, że za pewien czas wstępował anioł Boży i poruszał wodę, a wtedy każdy, kto był w wodzie, został uzdrowiony. I tenże żydowski kaznodzieja, żydowski cieśla z Nazaretu, Jeszua, podszedł do jednego z tych ludzi, którzy stali daleko od tego małego zbiorniczka. Do człowieka, który był sparaliżowany, od wielu lat nie chodził. I podszedł do niego i zapytał, czy chcesz być zdrowy? On powiedział, Panie, nie ma kogoś, kto by mnie zaniósł do tej wody. On wierzył w religijne zasady. On wiedział w swoim sercu, był przekonany, że ktoś mu musi pomóc uzyskać swoje uzdrowienie. Ale Jezus powiedział do niego, nie jest ci potrzebna ani ta woda, ani żaden człowiek. Czy wierzysz, że od tej chwili jesteś uzdrowiony? On powiedział, wierzę, Panie. On powiedział, więc weź swoje łomę i chodź. I on wziął swój koc, wstał na nogi, na których nie stał od 40 lat i poszedł. Jezus nie ma pośredników. Nie potrzebujesz nikogo, aby dotrzeć do Jezusa. Nie potrzebujesz religii. Nie potrzebujesz zasad religijnych. Nie potrzebujesz tradycji religijnej. Nie potrzebujesz kapłana. Potrzebna ci twoja wiara w to, że Bóg cię kocha. I że w dowód swojej miłości do ciebie posłał swojego Syna Jezusa, aby gdy w Niego uwierzysz, uzyskać, byś mógł życie wieczne. Ale nie tylko życie wieczne, ale abyś mógł sięgnąć do źródła mocy. Przez wiarę, nie przez innego człowieka, nie przez system. W tym kraju uczono nas, że ktoś musi się za nas wstawić do Boga. Tego nas uczono od lat. Ale Bóg nie ma pośredników. Słowo Boże mówi, że jest jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem. Jezus Chrystus, do którego każdy ma dostęp. Dziś prostym aktem wiary powiedz, Jezus, potrzebuję Ciebie. Przyjdź do mojego życia. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Nic. Niczego też nie będę szukał gdzieś głęboko w swojej duszy. Przyjdź, Jezus. Przecież po to umarłeś. Przecież po to zmartwychwstałeś. Dla kogoś takiego jak ja, kto nie ma nic. Jak ten człowiek tam, sparaliżowany od 40 lat. Nie mam nic. Przyjdź do mnie. I on przyjdzie. Bo to jest Bóg łaski. Niezasłużonej przychylności. Ludzie często do mnie mówią, ja nie zasługuję na niego. Ja mówię, ja też. Mając 17 lat zamordowałem człowieka. Byłem bandytą. Wywoziłem ludzi w bagażnikach do lasu. Robiłem krzywdę ludziom. Handlowałem narkotykami.
Ale kiedy przyszedłem do Jezusa, to przyszedłem goły, bez żadnej własnej sprawiedliwości. Powiedziałem, ja nie mam nic. I On do mnie przyszedł. I przyjdzie też do ciebie. Na głos twojej wiary. On dzisiaj szuka ludzi wiary. Ludzi, którzy uwierzą w tą prostą Ewangelię o Jezusie. Nie komplikuj tego. Nie komplikuj. Odrzuć wszystko. Stań przed Nim bez niczego. I powiedz, przyjdź do mnie. Zbaw mnie. Uratuj. Wyprowadź z kanału. A On wysłucha tej modlitwy wiary. On tego wysłucha, bo On chce tego wysłuchać. Rozumiesz? To jest Bóg miłości. Taki to Bóg, nie ma innego Boga. Straszą nas innym Bogiem. Mówią, jak nie będziesz dobry, to pójdziesz tam, czy gdzie, to pójdziesz do piekła, bo do czysta. Jak nie będziesz dobry, nam mówią. Do piekła się idzie z jednego powodu, bo się nie wybrało Jezusa. A nie dlatego, że jest się złym. A czyśćca nie ma. Smutna prawda. Jezus, Halleluja. Godzin chwały. Jezus. Najwyższej godzin czci. Jedyny. Jezus, najwyższy.
przedstawia Boga jako postać, która jest bardzo daleko. Mówi się o niej, że jest silna, że jest wielka, ale to jest niedostępna postać. Religia tak twierdzi, bo ona nie wie, że Bóg jest blisko człowieka. To nie jest żadna przenośnia. Słowo Boże mówi, blisko jest słowo wiary. To znaczy, że naszą wiarą możemy natychmiast skomunikować się z Bogiem mocy. Nie z Bogiem niemocy, z Bogiem oddalenia. Ale natychmiast możemy się skomunikować z Bogiem mocy. To, co mówi Biblia, te wszystkie cuda, które tam są opisane, dzieją się dzisiaj, tylko trzeba uwierzyć. Dzisiaj można być uzdrowionym z każdej choroby w imieniu Jezusa, uwolnionym od każdej demonicznej siły, wyswobodzonym z każdego nałogu. Wystarczy uwierzyć. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. Czego się spodziewasz, gdy chorujesz lub jest ci ciężko? Że będziesz zdrowy, że będziesz wolny, że będziesz szczęśliwy. Kiedy uznasz, że masz to dlatego, że Jezus zrobił to dla ciebie, że jesteś posiadaczem tej wolności, to wtedy to, co niewidzialne, zacznie manifestować się w twoim życiu jako widzialne. Zostałem uzdrowiony z raka bez ingerencji drugiego człowieka. Moja żona została uzdrowiona z raka. Zostałem uzdrowiony z astmy. Znam wielu ludzi osobiście, którzy przyjęli uzdrowienie od Jezusa. Bez żadnych fajerwerków. Prostym aktem wiary. Zostałem uwolniony od bycia przestępcą nienawidzącym innego człowieka. Od narkotyków i wielu innych rzeczy. Przez prosty akt mojej wiary. Nikt nie przyszedł do mnie z pomocą. Nikt nie robił za mnie 10 zdrowasiek. Nikt nie kazał mi iść do Częstochowy. Prostym aktem wiary przyjąłem prawdę o tym, co zrobił dla mnie Jezus na krzyżu. Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty poniósł wszelkie zło należne człowiekowi z uwagi na jego upadek. Aby dać człowiekowi wszelkie dobro z uwagi na własną sprawiedliwość. Ta potężna wymiana krzyżowa nie jest reklamowana przez religię. Religia każe na Wielkanoc chodzić z krzyżem obleczonym we fiolet, a na Boże Narodzenie łamać się chlebem przy stole i mówi, wtedy spotykamy się z Bogiem. Nie spotykamy się z Bogiem w ten sposób. Spotykamy się z Bogiem przez wiarę. Przez wiarę w niezasłużoną ofiarę Jezusa, w Jego śmierci zmartwychwstanie. To jest dla mnie dostępne dzisiaj. Jeżeli chcesz wypróbować to, zrób to teraz. Jezus powiedział, że tym, którzy w Niego uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą. Na chorych ręce kłaść będą, a oni wyzdrowieją. Innymi językami mówić będą. Demony wypędzać będą. Umarłych będą wskrzeszać. Przyjdź i nas wypróbuj. Przyjdź do kogokolwiek z nas, powiedz człowieku, jestem chory. Uzdrów mnie, jeśli rzeczywiście masz tego Jezusa. Przyjdź do kogoś z nas. Chodź tu na środek. Twoja choroba zniknie, tak jak znika pan. Demon od ciebie odejdzie, tak jak odchodzi cień w południe. Rozumiesz? Wypróbuj nas! Kiedy diabeł słyszy, gdy modlę się w innych językach, kiedy słyszy szekotolorowo kadę, lobo rola fakateride, jero lobo nody węca,
robi mu się niedobrze, bo moc Boża działa przeze mnie i przez każdego człowieka, który przyjął Jezusa. Wypróbuj nas! Wystaw nas na próbę! Przyjdź z chorobą, a zostaniesz uzdrowiony! Przyjdź z niewolą, zostaniesz uwolniony! Wypróbuj nas! Jesus. Kiedy król nasz,
Jezusa. Napisali do mnie z ministerstwa. Otworzyłem kopertę. Informacja tam zawarta mówiła o tym, że jest nowa ustawa o pogrzbach i pochówkach. To był obszerny dokument, napisany z wielką godnością, z wielkim szacunkiem. Ten świat uważa śmierć za coś ostatecznego. Ale właśnie przyjście Jezusa na ziemię w pierwszej linii miało rozwiązać problem śmierci. I jest rozwiązał problem śmierci. On powiedział, kto uwierzy we mnie, śmierci nie ujrzy na wieki. Kiedy 20 lat temu oddałem mu swoje życie, to przede wszystkim przestałem obawiać się śmierci. Śmierć przestała być dla mnie problemem. Ponieważ przyjąwszy Jezusa jako Pana i Zbawiciela, zabezpieczyłem się przed wieczną śmiercią. Tak, kiedyś moje życie na tej ziemi się zakończy. Z tego wymiaru na chwilę zniknę. Ale to nie oznacza, że przestanę żyć wbrew obiegowej opinii, która okrąża świat. Bóg rozwiązał problem śmierci przez Jezusa Chrystusa. Dzisiaj każdy człowiek, który uwierzy w Jego zastępczą śmierć za grzechy człowieka tego i kto uwierzy w Jego zmartwychwstanie w ciele, nie ujrzy śmierci na wieki. Kiedy przyjdzie Twój czas tu na stąd odejść, zamkniesz swoje oczy i po prostu przeniesiesz się w inny wymiar, popularnie zwany niebem. Ale będziesz dalej żył, a po jakimś czasie wrócisz tu z powrotem w nowym ciele. Ale to się może stać tylko wtedy, kiedy dzisiaj, będąc w tym czasie i w tym wymiarze, przyjmiesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Człowieku, przestań opierać się na swojej własnej sprawiedliwości. Nie mów do siebie i do innych, że nie jesteś taki zły. Potrzebujesz Zbawiciela, a ja Ci go dzisiaj głoszę. Bóg świat ze sobą pojednał przez Jezusa Chrystusa. Każdy, kto go przyjmie, zabezpieczy się przed śmiercią. Zabezpieczy się. Zabezpieczy się. Nie mów jakoś to będzie. Nie będzie jakoś. Jak nie przyjmiesz Jezusa, będzie źle. Będzie bardzo źle. I nie dlatego, że Bóg cię gdzieś zepchnie w jakieś otchłanie. Tylko przez niewybranie Jezusa wybierzesz piekło. I tam się znajdziesz. Znajdziesz się w wymiarze w ogóle nieprzystosowanym do życia. Tam, gdzie cierpienie jest wieczne. Tam, gdzie strach jest ustawiczny. Tam, gdzie panuje depresja i załamanie. Tam nie ma rogatych diabłów, płonącego ognia i kotłów ze smołą. To bzdury dla dzieci. Tam jest stan wiecznego cierpienia psychofizycznego. Po co ci to? Przyjmij dziś Jezusa! To proste jak trud! Aktem wiary! Przyjmij niezasłużoną przychylność Boga dla ciebie! Powiedz, biorę to, Panie! Będziesz słyszał gdzieś szept w swojej głowie, to zbyt proste, to za proste, ja muszę coś zrobić, ja muszę na to zasłużyć, ale Bóg ma proste poselstwo dziś dla ciebie. Potrzebujesz mojego Syna, ja ci go daję. Weź go, to tak jakby
milion dolarów, a ty byś nie chciał go podnieść, bo byś miał skrupuły. Bądź mądry, wybierz zbawienie. Diabeł, czy w niego wierzysz, czy nie? Chcę, abyś skoczył w piekle. Nie daj się naciągnąć. Ja się nie dałem. Przyjąłem Zbawiciela 20 lat temu. Dzisiaj nie boję się śmierci. Dzisiaj nie boję się diabła. Dzisiaj się w ogóle nie boję. Skorzystaj z tej okazji. To proste. I nikt ci do tego nie jest potrzebny. Tylko ty, twoja wiara i Bóg. Wywyższamy cię, Święty Duchu. Niech to słowo przenika ludzi. Niech ich umysły nakierowują się na tą prawdę. Święty Duchu, ty, który przekonujesz świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Święty Duchu, przenikaj ludzi. Uwielbiam Ciebie, jedyny
Ciebie. Ludzie, człowiek, który napisał 2/3 Nowego Testamentu, Paweł z Tarsu, 2000 lat temu, przybył matejski Areopag, tam, gdzie siedziało wielu mędrców greckich. Byli tam różni filozofowie, wiele nauk. I kiedy dopuszczono Pawła do głosu, Paweł powiedział: ludzie, przyszedłem wam zbudować Boga, który nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych. Przyszedłem wam zwiastować Boga, w którym wszyscy żyjemy i poruszamy się. A oni patrzyli na niego, jak na wariata. Dla nich, dla tych wielkich greckich mędrców, bogowie byli gdzieś i byli jacyś. Ale Paweł mówi: Bóg nie jest gdzieś i nie jest jakiś. W Nim żyjemy i w Nim poruszamy się. Jesteśmy w Jego krwiobiegu i zwiastuję wam jedyną drogę do Niego. Ta droga ma na imię Jezus. Jezus powiedział sobie: ja jestem droga. Droga do tego Boga, w którym wszyscy żyjemy i poruszamy się. Do którego nie ma innego dostępu. Nie ma do Niego dostępu przez udział w sakramentach, przez wrodzenie się w religię, poprzez bycie dobrym, czy też uczestniczenie w religijnych obrzędach. Do tego Boga nie można tak dotrzeć. Nie można mu się spodobać. Nie można powiedzieć: Panie, oto jestem dobrym człowiekiem. Do Niego jest tylko jedna droga. Ta droga ma na imię Jezus. Jezus. Powtórz albo ustami swoimi, albo w swoim sercu teraz to imię. Jezus. Te chore dzieci są chore, bo ten świat jest chory. Nie filozofuj. Prawda jest taka, że ty jesteś za cienki, aby uwierzyć w Mesjasza. Tylko uważasz, że twoje kruche ego, a takie jest cienkie, jest tak wielkie, że jesteś w stanie filozofować. Cienki jesteś i słaby. Taka jest prawda. Ty jesteś zwykłym człowiekiem. A ja poznałem Boga. Byłem kiedyś takim leszczem jak ty. I uważałem, że posiadałem wszystkie rozumy. Ale prawda jest o tobie taka, że jesteś cieniutki. A nieważne, co masz w dupie. Ważne jest, co masz w sercu. Co jest w sercu, to jest ważne, a nie co w dupie. Serce jest... Ludzie. Serce! Kto w sercu swoim uzna, że Chrystus stał z martwych i wyzna ustami swoimi, zbawiony będzie. A jak będziecie takimi leszczami jak on, to pójdziecie do piekła. Piekło jest pełne takich leszczych frajerów, którzy uważają, że posiadali wszystkie języki. Cienki, którzy pod lada wiatrem życia, ale co? Tacy jak ty przemijają z wiatrem historii. Tacy jak ty przemijają z wiatrem historii, a tacy jak ja zostawiają ślad historii. Każdy człowiek, który spotka się z Bogiem, zostawia ślad historii. Ślad to jest ślad miłości Boga do człowieka. Jeżeli uwierzysz w to proste poselstwo, będziesz człowiekiem, który uratuje swoje życie. Nie bądź naiwny. Nie bądź człowiekiem, który uważa siebie za wielkiego, samodzielnego. Człowiek, przyjaciele, to brzmi tu przed trumnie. 70% wody i 6% użytkowalności mózgu. Oto człowiek skazany na porażkę. To być skazany na porażkę. Bez Jezusa jesteśmy przegrani jako ludzkość. Zobaczcie, co zrobiliśmy jako ludzkość. Rozpętaliśmy tysiące wojen.
Zniszczyliśmy masę ludzi własnymi rękoma. Rozumiecie, co zrobiliśmy? Jesteśmy rasą, która jest jedną wielką destrukcyjną siłą. Sami siebie niszczymy, a potem to zwalamy na innych albo na Boga. Ale prawda jest taka, że jesteśmy tacy dlatego, bo nie wybraliśmy Mesjasza. Dziś Mesjasz jest dla ciebie. Mesjasz jest dla ciebie. Przyjmij go. Nie zwracaj uwagi. Słabość piekła. Diabeł jest cienki. Rozumiesz? To zwykły frajerek, który uważa się za wielkiego. Ale to jest tylko i wyłącznie buntownik z chóru Boga, wielkiego Stwórcy. Każdy z was, kto przyjmie poselstwo Jezusie, będzie zbawiony. I diabeł nie będzie mógł go tknąć. To proste. Uwielbiajcie Boga. Ale gloria na Jezus.
niedotykalny. To nie oznacza, że czeka na to, aby wszyscy kłaniali mu się. To nie znaczy święty. Święty to znaczy inny. Święty to inny. Inny niż wszystko wokół. Niż wszystko. Niż reguły i zasady tego świata. To znaczy święty. Dzień dobry. On jest inny. On ma inne prawa, inne cele, inne dążenia. Nam się wielokrotnie wydaje, że on coś powinien zrobić. Jakoś zaingerować. Też tak mi się wydawało przez lata, kiedy byłem religijnym człowiekiem. Ale pamiętam, jak przeczytałem w Biblii taki fragment, że niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał synom ludzkim. Zrozumiałem wtedy, że on tutaj nie ingeruje. To nie jest prawda. On nie dotyka swoim palcem, nie zatrzymuje wojen. Nie ma takiego Boga. To ściema. I kiedy się wierzy w takie coś, to potem są tylko frustracje. Ziemia należy do ludzi, którzy otrzymali Jezusa, aby przyjąć Go jako Pana i Zbawiciela. I wtedy prawidłowo zarządzać życiem swoim i tej ziemi. Bóg to nie jest wielki szachista, który rozdaje partie szachów i gra z diabłem o człowieka. To bzdura, baśnie. Nie ma takiego Boga. On jest święty. Jego zasady są dziwne. On powiedział, kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma i to, co mnie ma, że ma, będzie mu oddane. To w ogóle niesprawiedliwe. To nieludzkie. Ale Bóg nie jest humanistą. Nie jest humanistą. Bóg to Bóg. I trzeba do Niego przyjść jak do Boga. I powiedzieć, Ty jesteś Bogiem, a ja człowiekiem. I przyjmuję Twoje władanie. Wypełnij mnie swoją obecnością i mocą. I wtedy zaczyna się nowa przygoda w życiu człowieka, zwana popularnie chrześcijaństwem. Rozumiesz? Oto chrześcijaństwo. To jest chrześcijaństwo. To nie są rytuały, reguły, zasady, budowanie wielkich budynków po to, żeby tam siedzieć i odprawiać jakieś modły. Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Jego to nie obchodzi. Rozumiesz? Jego obchodzi Twoje serce wypełnione wiarą w Jezusa. To Go interesuje. Bo wtedy Jego prawa zaczynają być Twoimi. Jego zasady są jasne. I zaczynasz być szczęśliwym i skutecznym tu na ziemi. Czyż to nie jest dobra nowina? Czy to nie jest dobra wiadomość? To jest właśnie dobra wiadomość. To jest Ewangelia. O tym, co zrobił Jezus. Nie po to, żebyś robił Mu święta, ale po to, żebyś się z Nim zjednoczył. Zaryzykuj. Co Ci szkodzi? Na tym świecie i tak nie masz innych szans. Albo będziesz egocentrykiem, albo chrystocentrykiem. Innego wyjścia nie ma. Albo będziesz sam sobie Panem, albo Jezus będzie Twoim Panem. Ja wybrałem Jezusa jako Pana, bo poznałem swoje panowanie. Moje panowanie doprowadziło mnie do śmierci kilkakrotnie. Doprowadziło mnie do tego, że lata spędziłem w więzieniu. Doprowadziłem mnie do tego, że zniszczyłem wielu ludzi. Moje panowanie mnie do tego doprowadziło. Takim byłem sobie Panem. Takim byłem sobie Panem. Przeze mnie ci ludzi cierpiało. Takim byłem sobie Panem. Rozumiesz? Ale w swoich oczach byłem kimś. Byłem dumny z siebie. Jestem wielki. Byłem nikim. Bo bez Boga jest się nikim. Rozumiesz? To jest Ewangelia, że bez Boga jest się nikim, a z Bogiem jest się jak Bóg sam. Oto Ewangelia. Wybierz dzisiaj tą Ewangelię. Wybierz ją. Olej religię. Olej systemy tego świata. Nie myśl, że polityka zmieni świat, że dobrzy ludzie zmienią świat. Coś Ci powiem w tajemnicy.
Nikt nie zmieni tego pokrzanionego świata. Ten świat pójdzie na utylizację. I chwała Bogu jedynemu, że przyjdzie dzień, że to wszystko spłonie w ogniu. Tylko ci, którzy wybrali Jezusa, będą mieli twarde oparcie. Oni przetrwają. Oni przetrwają. To elita. Chrześcijanie to elita. Jesus.
Głosimy wam starożytne prawdy, które działają przez cały czas. Mimo tego, że dzisiejszy świat twierdzi, że to nie działa, jesteśmy świadkami tego, że tak to działa. Każdy z nas, którzy jesteśmy tym Kościołem. Ojcze, ja modlę się, aby ludzie, którzy dzisiaj słyszą Twoje poselstwo, byli uwalniani od demonicznych łusek na ich duchowych oczach. Niech to spada. Diable, przypominam Ci Twoją porażkę. Przegrałeś, jesteś kompletnym zerem.
nic nie możesz. Ja w imieniu Jezusa udrażniam w tej chwili przepływ Bożej Ewangelii do duchów ludzi. Niech oni w to wierzą. I niech ich duchy się rodzą do nowego życia. Teraz, Ojcze, i przez przekaz, który będzie później w mediach, niech to namaszczenie rozrywa bezprawne więzy. Niech to łamie wszelkie powrozy demoniczne. A Ewangelia niech przenika ludzkie serca do głębi. Ojcze, w imieniu Jezusa. Halleluja. Halleluja.
Jezus jest Panem, Jezus jest
słowa przenikają każdego z was. To jest normalny Kościół, taki jak Bóg sobie wymyślił. Nie religijny. Kościół bez religii. Halleluja. Dobrze. Przygotujesz sobie, Michał, tą kazalnicę przeciągniesz? Przemo.